pracuję w jednym z większych banków w Polsce. Tak szczerze powiedziawszy, to wiele ode mnie zależało, czy ja chcę podjąć tą pracę, bo nie ma już czegoś takiego, że osoba chora, żyjąca z niepełnosprawnością, nie ma możliwości podjęcia pracy. To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Tak, oczywiście, wiele zależy też od tego, na ile się czujesz, że będziesz w stanie wykonywać tą pracę, że choroba ci na to pozwoli, ale musisz mieć, na początku trzeba mieć chęci do tego. Jeśli ty wiesz, że jesteś w stanie wykonywać, masz odpowiednie wykształcenie, które spowodowało to, że nigdy nie rezygnowałeś przede wszystkim z tego, żeby się uczyć, żeby być uważanym za człowieka, no, można powiedzieć, w pełni sprawnego psychicznie, żeby iść i podjąć, robić po prostu, żyć normalnie, w miarę jak tylko to jest możliwe. Także nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby osoba chora, nieważne czy to jest EB, czy to jakikolwiek inny stan choroby, inny stan niepełnosprawności, żeby rezygnować po prostu z tego, żeby podejmować jakąkolwiek pracę.